Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony użytkownik AdiWWE, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Tony Hawk Pro Skater 1. Tak więc w poprzednim odcinku trochę zatrzymaliśmy się na tym poziomie, zdobywając 4 kasety i w dzisiejszym odcinku postaramy się zdobyć nowy i mam nadzieję zahaczymy także o zawody w Portland. Ale najpierw Phoenix. Jakiej kasety tutaj nie zdobyliśmy? Otóż nie zdobyliśmy kasety za 40 tysięcy punktów, która jest, szczerze powiem, bardzo ciężka do zdobycia, jeśli nie znasz tych trików. Ale bez zbędnego właśnie przedłużenia zaczynamy. Powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo tutaj dużo ćwiczyłem. I zaraz wam powiem dlaczego... O kurde, ole wyszło! Ja wam powiem dlaczego ćwiczyłem tutaj bardzo dużo. Otóż no... Nie chciałem po prostu niepotrzebnie przedłużać tego Let's Playa, że wiecie, że jeden odcinek tylko na ten poziom. Bo moim zdaniem to byłoby po prostu bez sensu, że siedzisz w jednym poziomie i nie wiesz, co masz zrobić. A na pewno byście chcieli zobaczyć właściwie wszystkie poziomy, a nie jeden konkretny, gdzie właściwie męczę się z dobrych 10 minut. I dlatego właśnie, no, jak sami widzicie, troszeczkę poćwiczyłem. I troszeczkę mi te triki wychodzą. I dzięki temu też, no powiedzmy, dłużej się utrzymuje. O kurde! No i też wygląda na to, że chyba się uda. Chyba się uda, bo brakuje mi tylko tych. Brakuje mi tylko 1800 punktów do celu. Czekajcie, ja tutaj się rozpędzę. No, gdy się rozpędzisz, to masz większą szansę na to, że dłużej polecisz. Uda się! Tak jest! I wreszcie mamy to z głowy. I teraz już jadę. Jadę tam na miejsce. Powiedziałem, jadę na miejsce, a nie rozwalam się. Praktycznie mógłbym tutaj przerwać na chwilę nagranie, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Dojedziemy tutaj już i najwyżej ten. Przejdziemy wreszcie do tego poziomu, na który, no, wszyscy mieli czekać, a nie. Albo wiem, co zrobię. Żeby tak pożegnać się z tym poziomem. Piękne miejsce? Piękne miejsce. I to mi się podobało. Dobra, jest ostatnia kaseta. I nareszcie ten poziom jest z głowy. Mówię, nie chciałem po prostu przedłużać na siłę tego poziomu. Dlatego właśnie ten. Potrenowałem sobie wcześniej triki, żeby wyszło mi to o wiele lepiej. No cóż, ten poziom mam z głowy i przechodzimy wreszcie do tego, który miał być poziom. Tak więc Burnside Portland. Albo jak ja to mówię, śmietnisko Portland. To są oczywiście drugie zawody. Myślę, że zasad nie muszę wam mówić, ponieważ już wam je powiedziałem w pierwszym odcinku. Że ten, że musimy wykonać dwa najlepsze triki. Z nich będą sumowane dwa wyniki i jeżeli będziemy mieli najwyższy, to oczywiście wygramy. I tak jak wspominam na szybko, nie możemy tutaj spać. O właśnie, tak jak ja to zrobiłem. Nie możemy tutaj spać, gdyż no, będą nam odejmowane punkty. I powiem szczerze, że spodziewałem się trochę tego, że jak ja nie spadnę, nie wiem. Że są trzy zawody oczywiście. Kurde, teraz spadłem, jeszcze mniej punktu będę miał. Że ten, że według mnie te zawody są najtrudniejsze ze wszystkich. Ze względu na to, że no, jak sami widzicie, jest bardzo dużo tego ciasnoty, nie ma dużo miejsca, trzeba kontrolować, gdzie się leci. Nie będę miał chyba dużo punktów. No. Jaki wstyd, kurwa, jestem trzeci od końca. Dobra, trzeba to jakoś odrobić. A tu chyba przez to, że ten, robię te same triki. Tony, co ty robisz? Dobra. I tak, właśnie te, zapomniałem o tym wspomnieć. Nie możecie robić cały czas tych samych trików. Bo oni potem stwierdzą, że nie znasz innych. O, to mi wyszło, a nie? Mówię, nie znasz innych? Mógłbyś się bardziej postarać. A dobra, tu nie mogę jechać.
Ach, spadłem. Bo kurde, nie utrzymałem się na równi. I chyba już nie będę miał tych całych punktów. Najwyżej spróbujemy później. Mówię, dla mnie to były No czemu tu spadasz, no? Właśnie dlatego też nie lubię tego, bo tu jest, no... strasznie niekorzystnie. I najprościej, nie ma prostej przestrzeni. Jest strasznie krucho. Może nie krucho, o. Krucho, ale po prostu nieprzyjemnie. Jeszcze więcej, żebym zgarnął punktów. Nie, trzeba będzie ten. Trzeba będzie powtórzyć jeszcze raz. Trzeba będzie powtórzyć jeszcze raz te zawody. Najwyżej się... Nie! Przepraszam was, ludzie, za to. Ja nie wiedziałem, że akurat jak kliknę quick, to mnie przeniesie od razu do głównego menu. Ja chciałem po prostu zrestartować te zawody, a nie, że wychodź kompletnie z gry, bo już ci się nie chce. Nie o to mi chodziło, ale dobra. To też dobra rada, właściwie to tak dodam już dla wszystkich. Jeżeli czujecie, że po prostu spadniecie, to najlepiej wykonujcie właśnie ten. Tak malutki przeskoczek. O, transfer, super, to mi się podobało. Właśnie tak zwane noli. Bo noli trochę te zda. A żeby je wykonać, to od razu mówię, że musicie skoczyć i nacisnąć kwadrat. I tylko to wystarczy. Dobra, dobra, Tony. Nie spadnij, tylko cię bardzo proszę, okej? Bo to się może udać! No i kurde. Na zawołanie to zrobiłem. Ej, czekajcie. 3, 2, 1. I dobra, 75. Mam nadzieję, że chociaż 80 będzie. Dlaczego 76? Ech, jestem czwarty, mogło być lepiej. Ale to też dla mnie problem jest wielki, bo no... nie wiem, jak robi się te triki. Patrzyłem ostatnio w internecie, jak niektórzy umią robić te całe te specjalne triki, co tam jest za 4000, albo że słyszy się taka melodyjka. To ja tego nie wiem, jak zrobić. Ktoś by mi musiał to wytłumaczyć. Niestety nie ma takiej, nie mam takiej osoby, która się zna na tej grze, a właściwie na trikach i kombinacji klawiszowej. Dlatego jeżeli by mogli, to bardzo bym was prosił serdecznie o to, żeby... no, jeżeli ktoś umie, to by mi napisał mniej więcej klawiszowo, jak wykonać dane triki. Będę bardzo wdzięczny i myślę, że się jakoś kiedyś oddzielę. Chyba nie będę miał tylu punktów, ile trzeba. No teraz to na pewno nie, bo spadłem na sam koniec. Jeszcze mniej. Ach, tu chyba to nie wyjdzie. Jeszcze raz spróbujemy. W ogóle ile ja już mam tego materiału? Chyba 8 minut, nie? Tak mi się wydaje. W ogóle sorki za to, że no... nie mówię o żadnym temacie, ale po prostu chcę się skupić. A na pewno tak się skupię, spadając bez przerwy w dół. Ach, tu chyba naprawdę trzeba wiedzieć co i jak, bo sami widzicie, robię te triki, a zgarniam zaledwie tylko ten. Zgarniam zaledwie 60. Jakbym praktycznie zgarniał tyle, za ile się spada właśnie. To jest fajne nawiązanie, bo to jest ten. To jest oko, to oczywiście jest klasyczne nawiązanie do niedawnego loga Neversotu, która oczywiście też stworzyła tą grę we współpracy z Activision. W ogóle szkoda, że ta firma już nie istnieje, bo pamiętam kilka fajnych tytułów, które zrobili. Właśnie Tony Hawk, Spider-Man chociażby na PlayStation 1. Kiedyś się zagrywałem w dwójkę, ale niestety mi coś nie wyszło. O! Ale chyba się nie uda. Chyba się nie uda. Trzecie miejsce. No dobra, no trudno. Trzecie miejsce też jest dobre, chociaż no... na pewno zrobię tak. Bądźcie tego pewni, że ja na pewno nagram fragment tego, że... nagram tego fragment, że zdobyłem złoto, bo to myślę, że teraz nie ma sensu, bo... coś tu się dzisiaj dzieje. Dobra,
tam wam pokazać mniej więcej tylko to. Praktycznie mamy to zaliczone, tylko że no ja to zrobię tak oczywiście, że zdobywam złoto. I w najbliższych dniach oczywiście ja to wstawię w, oczywiście w kolejnym odcinku, bo teraz myślę, co już skończymy. Wiem, że krótko, wiem, że no powinno być dłużej, ale dzisiaj jakoś powiedzmy czas mnie mocno goni. Tak więc w następnym odcinku zalicimy sobie już poziom oczywiście Street San Francisco, przedostatni. A gdy już go zrobimy, bo on jest na trójnięcy, to czekać nas będzie ostatni poziom, zwany Unknown Unknown. Tak czy siak, ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, bo jest bardzo mi na tym zależy. Jestem użytkownik ADWWE. Na razie i cześć. Aha, i w bonusie dam wam pewien materiał ze wcześniejszych nagrań. Hej! Nie uda się, kurde! Nie uda się, no nie gadajcie, się nie uda. Nie!